Małgorzata Socha na swoim Instagramie dodała urocze zdjęcie z córeczką. Zosia bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich kilku lat. Jak wygląda znak zapytania? Małgorzata Socha to polska aktorka, która od lat gości na ekranach telewizorów. Można ją zobaczyć w wielu produkcjach, jednak największą przychylność widzów zyskała jako serialowa Zuza z Na Wspólnej. To dzięki tej roli zyskała nowe możliwości i wiele ciekawych propozycji. Pojawia się regularnie, jako jedna z głównych postaci w Przyjaciółkach, a od września ponownie wciela się w charyzmatyczną postać Violetty Kubasińskiej w hicie TVN Brzytula. Jej talent komediowy ceniony jest przez wielu widzów. Małgosia stanowi także idealny przykład na to, że zwrotna kariera może iść w parze ze szczęśliwym życiem rodzinnym. Macierzyństwo nigdy nie było dla niej przeszkodą do rozwoju swoich pasji. Gwiazda jest spełnioną mamą trójki dzieci. Wraz z mężem, Krzysztofem, mają urocze córeczki. Najstarsza córka par Zosia ma już 7 lat, Basia prawie 3, a najmłodszy Staś nieco ponad roczek. Oczywiście ta wesoła gromadka wymaga sporo uczucia i uwagi, jednak Socha z łatwością spełnia wszystkie stawiane przed nią zadania. Czerpiąc przy tym wiele satysfakcji. Lubi także spędzać czas na wspólnych zabawach, czego dowodem jest ostatnie wrzucone do sieci zdjęcie. Małgorzata Socha pochwaliła się starszą córką. Aktorka pokazała się z córeczką podczas wspólnej zabawy. Zosia to już duża dziewczynka, coraz bardziej podobna do mamy. Obie mają ten sam kolor włosów. Jak się możemy domyślić z postu, jest również fanką Krainy Lodu i jej dwóch bohaterek, Anny i Elsy. To właśnie tymi lalkami bawią się podczas mini rodzinnej sesji. Widzimy także fragmenty pokoju, w którym nie brakuje kolorów oraz mnóstwa zabawek. Nie znam nikogo, kto nie lubi Krainy Lodu, a przynajmniej jej nie zna. Razem z córkami bardzo lubimy wszystkich bohaterów za rendele. Często bawimy się zabawkami czy czytamy książki z bohaterami z Krainy Lodu, napisała Małgosia.